Okej. Tak jak mnie mama uczyła kiedyś. Mama ciasto, pamiętam, robiła, to dawała na zakwas skórki z chleba i troszkę drożdży, mąki, bo to pierwsze ciasto, to tak nie ruszy same. Trzeba jemu pomóc trochę. No jak to już wieczorem, jak to się mówiło, rozczynianie. Rozczyniła ten chleb, postawiła w ciepłym, przeważnie na piecu, na leżance. I na całą noc, bo on musi podejść wtedy i opaść. I wtedy czeka się, w zależności jak podchodzi ten chleb. Przeważnie powinien tak gdzieś do godziny, do pół godziny nawet. Zostawiamy na noc, a później rano zaglądam do dzieżki, a już opadło z powrotem. To znaczy trzeba już miesić. Patrzę, czy one nie za gęste, nie za rzadkie. Za rzadkie to troszkę dosypię mąki, za gęste troszkę wody doleję i mieszam, aż od ręki odstaje. Soli też w zależności od ciasta trzeba na wyczucie. Jakoś tak już człowiek po prostu ma taką miarkę w palcach, tyle i tyle sypie. Jak jest mniej ciasto, to lżej. Jak jest czasem pieczesz większy chleb, to taką gdzieś tyle ciasta grubości i trzeba ręką wszystko ugnieść. Jednak to ciężkie. Piekłem na swoje wesele pierwszy chleb. Mama była chora w szpitalu, tak się stało. No i przyjechała do mnie z Warszawy ciotka, moja krzesna matka i mówi mi, ja pomogę. Ona tyle lat była w Warszawie, już zapomniała, jak kiedyś piekli, a ja znowu byłam niedoświadczona, nie uczyłam się jeszcze. No i zaczęliśmy piec ten chleb we dwie. Piekliśmy, jakie tam wyszło, za rozkrojamy, a ten cały zakalec, nic nie wyszedł, a to już za dwa dni goście przyjeżdżają. Dawaj znowu i to tak raz po raz, tu już rozczyniasz ten chleb, tam już znowu trzeba piec. No ale w końcu trzecie to się udał już, chociaż goście już prawie byli na podwórku. Bo to kiedy to było, Boże, 31 lat temu. To ze starych obrzędów może tak zostało. Mama rysowała, to ja rysuję. I mama jak wsadzała piec do chleba, to jeszcze i piec przeżegnała. Ja czasem przeżegnam, czasem zapomnę. Na wiosce kiedyś wszyscy piekli. I sąsiadka jedna i druga i tam słychać było, że każda mówi, kobieta mówi, o jutro będę już chleb musiała upiec. Mało kto piecze u nas na wiosce, to tylko piecze ja. Tam jedna pani piecze, a może więcej i nikt. Do godziny powinno wyrosnąć, jak dobrze jest zrobione ciasto i wszystkie mu warunki odpowiadają. Bo przeciągu nie może być na chleb, bo nie wyrośnie. Może to stare przesądy, ale tak ja do tej pory tego przestrzegam.
Jak to ja mówię, wszystko na oko. Bierzesz tyle, aha, już może wystarczy. Wkładasz, patrzysz, no ciepłe, żaru dużo, to wtedy i piec cieplejszy. I żeby jeszcze ja zamykam szyber, zamykam drzwiczki i z tym żarem ten piec tak, żeby tam nasiąknął. Moja mama kiedyś mówiła, że jak będą cegły w środku białe, ale ja tego nigdy nie rozumiałam, jak to może wyglądać czerwona cegła w środku biała. Drzewo to my zawsze paliliśmy świerkowym drzewem. Nie wiem czemu, czy to mówią, że świerk to jest nie za bardzo drzewo do palenia, ale do chleba bardzo dobre. Po prostu tą temperaturę trzyma zaraz po wypaleniu. A jeszcze moczę z wierzchu chlebek wodą. Rysuję wzorki sobie tam, jakieś krateczki czy ciapeczki i wstawiam do pieca. Żeby on był właśnie, miał taki kolor inny, bo jak nie będzie mokry, to będzie taki kolor biały, matowy. A jak posmarujesz wodą, to on wtedy taki będzie połysk miał troszkę, skórkę, będzie ładniejszy. A w dzieżce znowu zostawiam zakwaskę na drugi, na następny chleb. Póki w piecu się wypali, to w blaszkach on powinien znowu podrosnąć. I wtedy wygarniam żar z pieca i troszkę odczekam, żeby ten palenisko nie było takie gorące. Minutę, dwie minutki, tak żeby ono troszkę się unormowało. I wtedy wstawiam i godzinę czasu. Chlebek w piecu wyjmuję i wtedy znowu wodą z wierzchu polewam na rękę i rozsmarowuję. I żeby skórka była miększa później, no i właśnie dla wyglądu. No i mówię Paulinie, córce, że musisz też się uczyć. Mamo, ja wiem, tylko mi się nie chce. Taki zwyczajny, bez niczego. Ludzie dodają mleko kwaśne, ludzie dodają jakieś zupy, co zostają. Robią z chleba śmietnik, a chleb powinien być czysty.